Hej ty, kolego, lubisz Dead by Daylight? A może The Binding of Isaac? Jeżeli tak, to zapraszam cię na mojego fanpage'a, na którym odbywają się live'y z tych oto gier. Oprócz tego, Instagram Chlebkie6, najlepsze foteczki w internecie i diabeł.shop.com, gdzie możecie kupić najlepsze koszuleczki z Memento Mori. Cyk, zaczynamy. Dobra, słuchajcie, mamy śmiesznego builda teraz na trapera. Polega na tym, że rozstawiamy pułapeczki, jak się wpierdziemy w nasze pułapeczki, to mają przerąbane. A druga sprawa jest taka, że mają jeszcze bardziej przerąbane, gdy będą je rozkładać, bo wtedy automatycznie przechodzą w stan skaleczenia. Więc tak czy srak mają przerąbane. Jeżeli rozbroją pułapkę, też wchodzą w ten stan. A jeżeli samodzielnie wyjdą z pułapki, to przechodzą w stan agonii, czyli od razu dentka. Tak to wygląda. Nasz build, Ruina, Agitation, Brutal Strength. Agitation tak wziąłem z braku laku w sumie, bo tak mieliśmy wcześniej w tym buildzie, więc sobie go zostawimy, Ruinkę sami wiecie, a Dying Light mi się bardzo spodobał na Freddy, więc zobaczymy jak będzie działał tutaj. It should be nice. Moglibyśmy tutaj innego builda troszeczkę pod świątynię jakąś zrobić, a mam świątynię na pierwszym poziomie i ona tak średnio działa, ona najlepiej działa rzeczywiście na trzecim. Na tym pierwszym widziałem tam jakieś bolka, mało co daje, więc dlatego ją olałem. Co za znikanie, przepraszam bardzo. Wow. Znowu jakieś niewidzialne bolki muszą pobiegać. Questa mamy w archiwach w tym momencie takiego, że musimy podczas endgame'u zabić jednego ocalałego. Jest, znowu. I can see a bitch. Lol. JK Rowling. Kurde, i oczywiście muszę pierdzielnąć pierwszą tą obsesję, no ale dobra, mówi się trudno. Nie podoba mi się ten prawie zrobiony silnik. Are you good? Przecież postawiłem ci kurwa ją na twarzy. Jak tyś to zrobiła? Kobito. Jak tyś to zrobiła, żeś wdepnęła w tą pułapkę, co? Weź no mi wytłumacz. Zostawiłem ci tą pułapkę na twarzy, a ty w nią wdepnęłaś. Dobra, cyk. Mogę sobie wziąć w sumie pop go z dewizy, żeby jeszcze bardziej spowolnić silniki i ewentualnie mieć mechanizm zamiast ruiny, gdy ją rozwalam. To też by było nie najgorsze wyjście. Mam prawie silnik skończony, więc to jakiś Bolesław kurde siedzi. Tylko where? Nie ma. Chodziło. Rzucił się na silnik? Z powrotem? Nie. Gdzie ty się kręcisz, łajzo mała? Tam zrobiliście silnik, dobra, gicik. On przyjdzie na ten silnik z powrotem, Polender. Nie chcę, żeby go zrobili, bo to będą kurwa zbawiane dokładnie. I cyk, oni lecą teraz we dwójkę na silnik, prawda? Jest Claudette. Dlatego małpy nie widziałem. Kurwa, te survivory ostatnio są jakieś niewidzialne, Max. Chodź tu, małpo. Zobaczę teraz ruinę. Tylko koleżanko, idziesz do Hasioka, niestety. Tu nie masz palety. Niestety. Pięknie. Next one, wiemy gdzie jest. Chłop gdzieś tutaj się będzie leczył od razu. Widzę, że próbuje silnik robić, tak? Nie, nie próbuje. Pieczka. Iron Will też tu wszedł.
Dziękuję bardzo. Kolejny leży, very bueno. I kolejny Dying Light wlatuje bardzo szybko, super. Cyk. Tam kolegi mi ściągnęli jeszcze, dobra, ściągnęli teraz. Będą próbowali od razu ruinę ściągać, więc trzeba uważać. Lecimy od razu w tą stronę, żeby się zająć tą ruiną, bo oni będą od razu ściągać ruinę na 100%. A jednak nie, ktoś próbował, a może i nie zauważyli, to by było w sumie śmiesznie. Nawet bardzo. Czyżby silnik na górze to był robiony? Oj. Dobra, mamy kolejne wiszenie, super. Zrobimy sobie tak, pyk. Chociaż to Dying Light mi trochę popsuje, no ale coś, bycie. No ale mamy już troszeczkę łatwiejszy meczek. Tu nam... Miałem questa na zabicie własnoręcznie jednego ocalałego, niepotrzebnie wziąłem w ogóle to Memento Mori, ale whatever. Zabiję tylko jednego, resztę sobie odpuścimy, bo będę chciał na nim Dying Lighta pobijać i będzie większa szansa na to, że wygramy mecz rzeczywiście. Nie ma pojęcia, coś tu zrobiła, bardzo easy fake na tobie. Kolejny pop. Odpuścimy sobie ciebie już, koleżanko. No to myślę, że ja będę chciał wszystkich Mori robić, nie? Ale nie, niekoniecznie. Kolejny kop. Czy oni jeszcze tej ruiny nie znaleźli? Jestem zdumiany, naprawdę. Chciałbym, żeby te trzy silniki sobie zostały w miejscu. Oni będą bardzo tryhardować na ten silnik, ale ja bym chciał, żeby go odpuścili. Bo tu trzy silniki są blisko siebie i fajnie by było rzeczywiście, jakbyśmy je poipilnowali na maksa, tam to sobie mogą zrobić, bo tutaj będziemy sobie chodzić między trzema silnikami. Chociaż nie mamy Pop Goes the Weasel, co by nam bardzo mocno ułatwiło tutaj sprawę. A szkoda. Tu jest ktoś. Kaluba. Elegancko. Mógłbym memento użyć, ale mówię, nie będę używał, bo nie chcę. Dziękuję bardzo. Jak tyś wdepła w tą pułapkę, koleżana? I have new idea. Tutaj sobie złożę. Jakby ktoś próbował uciekać. Tamte możecie sobie naprawiać silniki. Ja sobie do endgame'a się szykuję. 3 staki na Dying Light'cie should be better. Na razie tylko 3, mówi się trudno. Pilnujemy tych trzech silników, to mnie najbardziej obchodzi tutaj. Sobie je zatrapujemy w pierun. Przejdziemy sobie jeszcze w tamtą stronę, bo na razie się zajęli tymi mocno silnikami. Ten będzie zaraz skończony, prawda? What the hell? A ty jeszcze, koleżanko, nie wisiałaś. No możesz zawisnąć. Raz. Nie mogę się za długo z tobą ganiać, trzeba pamiętać o tym. Odpuszczamy. Trzymamy tam te trzy silniki, to jest najważniejsze do endgame'a. Ruiny możesz sobie rozwalić, spoko, nie ma problemu. Kobito, zaraz będę musiał cię znowu pierdolnąć. Dobra, tym razem cię powala. O, zauważyłeś. O kurwa, nie trafiłem, głupio. W tę stronę uciekasz. Kurde, za daleko. Dobra, uciekaj sobie. Pilnujemy trzech silników z powrotem. Tam to może ktoś już robić, więc... Let's go for it! Nie! Cały czas nie zrobiony. Fajnie. Trzymamy niedotknięte, więc możemy sobie na spokojnie lecieć dalej. Mamy koleżankę. Będę udawał, że cię nie widziałem. Ale jednak XD surprise. O, jeszcze żeś łebnie wybiła, tak śmiesznie. O kurwa! Lol, to by się nie spodziewałem szczerze. Znowu bardzo cicho. Chyba sobie ogólnie odpuścili tam te trzy silniki, więc lepiej dla mnie. W tę stronę uciekasz, dobra. Widzisz jakoś na górze?
Let's go. Kurwa, dlaczego ty rozkładasz te pułapki? Jeszcze, że się nie nauczyła? Odpuszczamy. Pilnujemy trzech silników dalej. To będzie długi mecz. To będzie dobry mecz. Ten niewalnięty. Użyś się kobieta zdradziła, żeś mi tą pułapkę zepsuła. Ty chcesz sobie tu lupa odblokować, ja to doskonale rozumiem, ale... Nie dla psa kiełbasa. No i robicie mu silnik. Ej, to była kurwa ta pułapka. Dawaj, 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 w tą stronę, dobrze. Super. Tym tutaj, dobra, jesteśmy. Pięknie. Czyli koleżankę. Trzeba się cofnąć z powrotem. Więc zrobimy cyk. I będziemy kopnąć tamten silnik. Szkoda, że nie mam tego pobłazdu Weasla. Straszna lipa. Nie mogę wam pozwolić zrobić tego silnika, nie ma chuja. Part Dying Light, very bueno. Tutaj ta mama próbuje sobie zrobić też jeden silniczek. Ja tego kopniemy zawsze punkciki. W sumie to też mamy sporo pułapek porozkładane. Ja żałuję teraz, że je tam porozkładałem. Ale wiecie co zrobimy? Skurwa, tak czy srak, nawet jeżeli... Wieczka. Tutaj pan przejdzie sobie w stan agonii. Nie ma szans, koleżana. Tak czy siak byś miał przerobane. O, rozkleiła się. No. No to cyk. Ja chcę tutaj dojść do endgame'u. Trzeba pamiętać o tym, że musimy dojść do endgame'u, żeby, słuchajcie, zrobić tego questa. Musimy jedną osobę zabić podczas endgame'u. Musimy to zapamiętać. Dobra, cyk. Ktoś tu, kurde, jest przy mnie? XD. No tu nie ma ucieczki, no słuchaj. Raz. Muszę twoją koleżankę znaleźć. Powieszę cię dopiero wtedy, gdy będzie endgame. Ja muszę znaleźć też tą. Najpierw... Klapę, jeżeli chciałbym tak robić. Mamy dwie, jeszcze jeden silnik musieliby zrobić. Dam im zrobić ten jeden silnik, niech sobie pod, niech się teraz podniosą. Chcemy zrobić questa. Więc przy tym goście siedzimy, tamta niech sobie kończy silnik. Niech sobie ją podniesie, super, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj byłaś, koleżana. Ekstrawaganza. Nie robisz tego silnika, nie robisz. Te trzy silniki pilnujemy. Tego i tego. Wiecie co? Ja sobie pójdę w tamtą stronę, ale nie będę kopał silników już. Niech zrobią. Potrzebuję jeszcze jeden silnik, bo ja ich pierdolę bez problemu. Dobra, ten jest prawie skończony. Tutaj mam pułapkę jedną ściągniętą, sobie ją wezmę i przeniosę już w tamten kąt. Oni niech sobie tu świrują. Tej pułapki się nie spodziewają. Tamtych paru pułapek już się spodziewają. Róbcie, róbcie. Potrzebuję jeszcze jeden silnik. Albo ten, albo ten. A dam wam zrobić tamten. Ten sobie kopnę. I skończę tamten silnik. We dwójkę nie mają szans, żeby naprawdę zrobić te dwa silniki. Nie ma najmniejszej szansy. Będę się ulecz kobito, bo szkoda patrzeć. Szkoda szczępyć ryja. Co tutaj sobie śmiesznie tak rozłożymy tą pułapeczkę? O, w przejściu. Jakby który się zechciał biegać dookoła tutaj. Przy piwniczce. Robicie ten silnik, czy nie za bardzo? Chyba nie za bardzo. Ten kopnięty, ten kopnięty. Ten kopnięty. Tak, tak, zajebiście. Nie robisz tam nic? Nie pracują tłuki, nie pracują, super. A w tym queście to nie byt musi w endgame zabić surwa? A może tak? No to still, okej. Okay. No ale to potrzebuję, żeby zrobiły jeszcze jeden silnik, te barwy. Tak
gdzie biegniesz teraz? Ja cię pierdzielę bez problemu. To mi zaraz padniesz od samego wykrwawienia. Jeżeli musi w endgame'ie zabić surwa byt, czyli muszę przeczekać czas jakby, tak? No tu mi czat podpowiada. Czyli muszę w tym queście przeczekać cały pasek, aż zejdzie. No dobra, spoko, to tak zrobimy. Będę się z nią ganiał, dopóki nie padnie, nie? I tyle. Ja zrozumiałem, że podczas endgame'u mam to zrobić, a nie byt ma zabić. Czyli tak jakbym miał po prostu, jak będzie endgame, to mam sobie tego surwa pierdzielnąć, nie? Kopnięty. Róbcie tamten silnik. Kobity, co wy robicie? Tak zrozumiałem. Ty nadal leżysz? O kurde. O lol. Śmiesznie. Bo ja potrzebuję jeszcze jeden silnik. Dodaj z siebie kobito radę. No kurde, jeden silnik zrobisz. Jesteśmy w domu, naprawdę. Bo teraz gdzieś kutasisz pewnie. Wiesz co, skoro nic nie robisz, to ja cię poszukam. Nie ma programu, ja cię poszukam. To jest naprawdę słaby play z twojej strony, moja droga. No kurwa, ten silnik jest na dotknięcie. Weź go, kobito, rób. On jest na tyka, nie kopę go. Zostawiam w spokoju. Zrób jeden silnik. Ona kurwa czeka, żeby tamta małpa się wykrwawiła, nie? Niepotrzebnie kurde walnąłem. Czekam, aż tamta się wykrwawi. Ja potrzebuję tutaj endgame'u. Wydaje mi się, że musisz zabić surwa i będzie ten liczyk włączony. Właśnie też mi się tak wydaje. No nie mamy jeszcze, kurde, tej pieprzonej... Czemu takie parówy musiały trafić akurat? Dobra, entliczek, pętliczek, czat chyba. Idziemy szukać włazu. Podniesiony, nice. Idźcie robić ten silnik. Ja odchodzę sobie w bok. Myślę, że jesteście na tyle sprytni, żeby zrobić ten jeden silnik, survivorzy. W ogóle jakie prediction napierdalam. 9000 mastermind tutaj wlatuje. No kurwa, kobito, no ty jesteś... Zostawiasz ślady jak ślimak. Ja cię mogę z kilometra tu rozwalić, ale już cię nie chcę kłaść, bo cię trzeci raz nie położę. Mam nadzieję, że wpadniecie na ten prześliczny pomysł, żeby pójść zrobić ten jeden silnik. Ja normalnie se wejdę do piwnicy i zobaczę, czy tam u mnie w chacie nic nie ma ciekawego. No kurwa i bueno, teraz mogę was pierdolnąć. Tylko dajcie mi znaleźć silnik. Już nie macie szansy na zrobienie żadnego silnika, moi drodzy. Więc zrobimy tak. Teraz fajnie by tą drugą koleżanką fajnie pierdalnąć, żeby ona sobie poleżała trochę i wtedy ewentualnie dobijemy tą ostatnią, nie? Tutaj silnik nie zrobiony, mamy 3 silniki do patrolowania. Klapa się docelowo pokazała. Więc zaraz uskutecznimy szukanko. Kurwa, czy ty musisz robić mój silnik, Mendo? Czemu ty robisz ten silnik? O, klapa! Ja pierdolę, no słuchaj. To zmienia postać rzeczy, moja droga. Jak ty żeś tu klapiszcze znalazła? No i very bueno. No i wszystko idzie po mojej myśli, tak? Super. Cyk, do dół. A ty już masz jeszcze jedno wisienie. Mogę udawać tutaj, że oho, 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 nie widzę niczego. Mam jeszcze jedną pułapeczkę do rozbrojenia. Może są gdzieś tu pierdalne, o. Chodź, chodź, chodź. Ja muszę zabić tego gościa. Jezu, tej pułapki w ogóle nie widać. Szanuję. Bartek, ale żeś to rozstawił. Dobra, mój się nie żyje. O kurwa. Trzuć to start. Pyk. Dwa wyjścia blisko siebie. I musimy zabić ostatniego survivora podczas...
zamknięcia. Kurwa, nie mam pułapki przy sobie, trochę lipa, tak bym sobie postawił, by był gicik. Ojej, unlucky. O ja pierdolę, uciekniesz mi, Mendo! Tak, żeś przykuta siła. No nie fajnie, kurde, ale głupio skończony mecz, ale bardzo fajny meczek swoją drogą. Mastermind 3 miliony poszedł, ale to mnie wykrywali. Nie zdążyłem dobiec do pierwszej bramy. Nie spodziewałem się tego. Meczek jak najbardziej na plus. Poświęć tylu ocalałek bytowi podczas końcowego załamania. No kurwa, ale mnie zrobiła w konia. Ja pierdykam. Ale patrzcie, że wiedziała, że tam jest włas i poszła specjalnie do bramy. Dobra, szanuję za ostatnie zagranie. Zobaczmy sobie, jakie to rangi były w ogóle. Mi się wydaje, że nie za duże. Kurwa, serio? Xarina. Zobaczmy, kto był na samym końcu i zobaczmy, jakie mieli buildy. Next One. Tu był chyba ten gościu, który był do samego końca. Tak dobrze kojarzę? I Brutalo Fluff. Trochę już się pogubiłem. Serina dostał Memento Mori. A, Brutalo Fluff to jest ten gościu, który uciekł. To był ten cichy. Chociaż tu w sumie wszyscy byli całkiem łatwi do znalezienia. Co ty to miałeś? Czujność. Twoje wyostrzone zmysły są w stanie podwyższonej gotowości, gdy zabójca wykonuje akcję zniszczenia, widzisz go przez 5 sekund. Okej. Okay. Live, samoopatrywanie i adrenalina. Taki średni bilcik. Dobra, no słuchajcie, nie udało się, ale meczyk bardzo fajny, także dziękuję bardzo za oglądanie.